Podziały majątku wspólnego w małżeństwie. Czy są w ogóle możliwe? Kiedy w ogóle można je zrobić? Otóż, jeżeli zawieramy małżeństwo, a wcześniej nie podpisaliśmy małżeńskiej umowy majątkowej, tak zwanej intercyzy, na podstawie której ustanawiamy w naszym małżeństwie rozdzielność majątkową, to w naszym małżeństwie z mocy prawa powstaje wspólność ustawowa. A zatem, tak długo jak trwa ta wspólność ustawowa, nie możemy dzielić naszego majątku. Kiedy go możemy zatem podzielić? Wtedy, kiedy w trakcie małżeństwa po pierwsze zlikwidujemy tą wspólność ustawową, a możemy ją zlikwidować właśnie poprzez zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej, rozdzielności majątkowej, ustanowienie rozdzielności majątkowej i wtedy możemy się majątkiem podzielić. No i majątkiem właściwie powinniśmy się podzielić wtedy, kiedy wspólność ustawowa ustanie na skutek na przykład rozwodu i ustania małżeństwa po rozwodzie. Czy warto to robić w sądzie, czy warto to robić u notariusza? Jeżeli jest między nami spór i nie możemy się porozumieć do tego, jak się podzielić majątkiem, jakich dokonać spłat, czy nie dokonywać żadnych spłat, niestety musimy iść do sądu. Jeżeli natomiast potrafimy się dogadać, do czego gorąco zachęcam, bo to zawsze wyjdzie taniej i zdrowiej dla naszej psychiki, warto to zrobić umownie. Warto spotkać się przy stole w kancelarii notarialnej i dokonać podziału majątku wspólnego. Podział taki może dokonywać się tytułem odpłatnym, to znaczy, że jeden z małżonków otrzymuje określone składniki majątkowe i dokonuje spłaty na rzecz drugiego małżonka. Może się też dokonywać tytułem nieodpłatnym, to znaczy małżonkowie dzielą się majątkiem bez żadnych spłat. Jeden bierze jeden składnik, drugi bierze drugi składnik i nie wyrównują sobie wartości spłatami. Co ważne, zarówno jeden podział, czyli tytułem odpłatnym, jak i tytułem nieodpłatnym nie podlegają podatkowi ani od czynności cywilnoprawnych, ani podatkowi od spadków i darowizn. Pod tym względem jest to umowa podatkowo bardzo korzystna. Porozmawiać warto o tym z notariuszem, gdyż taka umowa zgodna oszczędzi nam nerwów i pieniędzy.